Słuchajcie, witam Was bardzo, bardzo serdecznie dzisiaj. Nazywam się Marzena Kolano, to będzie drugie nasze spotkanie środowe. Zapraszam za 2 tygodnie, będzie kolejne, to będzie 1 lipca, więc rozpoczniemy sobie wakacje, czas wakacyjny kolejnym ciekawym spotkaniem. A dzisiaj, co bym chciała Wam poopowiadać, to opowiemy sobie zaraz o moich doświadczeniach w stosowaniu terapii częstotliwościowej. Więc na początku przypomnę osobom, które nie były w tamtym tygodniu, z czym w ogóle, na czym się skupiamy. Przede wszystkim skupiamy się na tym, żeby odbudować lub po prostu utrzymać, polepszyć działanie mitochondriów pod kątem produkcji energii. To jest bardzo ważne w naszym zdrowiu, żebyśmy mieli od rana do wieczora taki poziom i balans energetyczny. Na czym to polega w ogóle wpływ, jaki mają różne czynniki na produkcję energii. Tutaj skupiamy się głównie od strony częstotliwości na tematyce bioelektrycznej, jaką jest błona komórkowa. Błona komórkowa powinna mieć ujemne natężenie, minus 70 mV. W tamtym tygodniu mówiłam o podstawach tego, więc można sobie odsłuchać moje nagranie i po prostu przeanalizować to dogłębnie. Dzisiaj tylko zaznaczę dla osób, które chcą wejść w tematykę częstotliwości, więc opiera się ta wiedza, opiera się na informacjach, które pochodzą od Roberta Beckera i Bjorna Nordenstorma. Zakładali oni, że musi być jakieś natężenie błony komórkowej, żeby wywołać wymianę jonową między komórką a środowiskiem. Więc młoda, zdrowa komórka powinna posiadać minus 70 mV, czyli ujemne takie natężenie, żeby dodatnie jony mogły się wchodzić do komórki i wychodzić z komórki i żeby mogły wszelkie substancje mieć wpływ na właśnie produkcję energetyczną i na wymianę, czyli na usuwanie toksyn z komórki. Słuchajcie, jeśli z różnych czynników, czyli przez różne czynniki to natężenie błony komórkowej spada, czyli nie jest tak wysokie, tak, od strony miliwolt, to oznaczać będzie, że komórka znacznie mniej się kontaktuje ze środowiskiem i następnie z innymi komórkami. Więc im szybsze mamy starzenie komórkowe, tym szybciej starzeją się nasze organy, mniejszą mamy energię, tak, w ciągu całego dnia. No i na czym polega w ogóle starzenie się organizmu? Na tym, że tutaj są różne oczywiście teorie, natomiast komórki się po prostu szybciej jakby wymieniają, czyli jeśli możemy popatrzeć na przykład na testy, tak, morfologię, to często sprawdzamy właśnie czerwone krwinki, białe krwinki. Jeśli jest jakakolwiek nierównowaga, to już mamy podstawy do tego, żeby sprawdzać dalej. A dlaczego tak się właśnie dzieje? Przy bólach, dyskomfortach to już jest znacznie niższe natężenie błony komórkowej, przy zapaleniach, zobaczcie, przy obrzękach wtedy zbiera się woda, żeby utrzymywać odpowiednie pH, rozcieńczać, ja to tak obrazowo po prostu często mówię, żeby rozcieńczać toksyny i żeby nie doprowadziły te stany do penetracji tkanek i po prostu niszczenia tkanek i organów. Słuchajcie, bardzo ważna sprawa, mamy obecnie epidemię nowotworów. Tak się dzieje niestety, że mamy wiele czynników prokarcenogennych, czy to są toksyny, czy to są chemikalia, tak, czy to jest nieodpowiedni styl życia, styl od strony balansu, oczywiście stresu, o tym myślę,
nieodpowiednie nawodnienie organizmu, brak minerałów itd., itd., czyli wiele jest czynników, które powodują kwasowość środowiska komórki. I właśnie przy wysokiej kwasowości komórka nowotworowa traci natężenie komórkowe i zaczyna przy replikacji, przy syntezie informacji z DNA, zaczyna mieć błędy tak zwane. Więc tak się tworzą właśnie komórki przedrakowe, komórki rakowe, aż dochodzi do bardzo poważnych zmian. Przypomnę jeszcze raz, bo za każdym razem trzeba to przypomnieć, że mamy do czynienia tutaj z urządzeniem medycznym, które służy do leczenia przewlekłego bólu, bóli kostnych, bóli mięśniowych, fibromialgii, migren i wspomaga wychodzenie tak, z chorób psychicznych, takie jak depresja, lęki, a jeśli mamy właśnie takie stany, to one zaburzają sen, zaburzają wejście w głęboki sen, utrzymanie po prostu tego snu przez całą noc, więc zapobiegają regeneracji organizmu. I do tego służy Healy. Ja mówię tutaj o jednej grupie programowej, którą zobaczycie, będę bardzo często dzisiaj podczas moich tych takich historii będę przywoływać i zobaczycie jak często. Więc wszelkie inne zastosowania Healy, czyli inne grupy programowe, tak, poza grupą właśnie, która głównie jest przeznaczona do leczenia tych stanów, o których wspomniałam, niestety nie jest uznana przez medycynę konwencjonalną, co nie oznacza, że nie możemy mówić o wsparciu organizmu. Tak? To zagadnienie bardzo szczegółowo omawiałam w tamtym tygodniu. Więc co dzisiaj chciałabym powiedzieć? Przypomnę również certyfikaty, które to urządzenie posiada, więc mamy tutaj wszystko czarno na białym. Healy jest produktem medycznym, tutaj jest certyfikat. To jest bardzo ważne, żeby właśnie uświadomić sobie, że mamy do czynienia z urządzeniem do terapii, tak? I możemy używać Healy w domu, w zaciszu domowym. Nie musimy posiadać większej wiedzy na temat zastosowania terapeutycznego, jak to jest właśnie przy biorezonansach, które działają na zasadzie jednej częstotliwości i doboru tych częstotliwości lub programów grup częstotliwości, które używają terapeuci. Dlatego właśnie Healy służy do i uważam, że jest dla wszystkich, czy ktoś jest w pełni zdrowy i chce utrzymać zdrowie, czy ktoś zaczyna mieć jakieś właśnie niedobory, nierównowagę i pojawiają się jakieś objawy chorobowe. Kochani, więc dzisiaj będę mówiła króciutko o pozytywnych efektach wsparcia organizmu niskimi częstotliwościami. Co to są niskie częstotliwości? To są częstotliwości od 0,1 Hz do 1 000 000 Hz. Tak? Jeśli ktoś słyszał o jakiejś częstotliwości, na przykład 50 Hz, tak? Co robi na przykład, albo 30 000 Hz, co robi. Na przykład w zaperze właśnie, tak jak bardzo często mówię, mamy dwie częstotliwości, 30 i 50 000 Hz. My w Healy mamy 144 000 częstotliwości i w każdej grupie programowej mamy oprócz grupy programowej na ból i umysł, tak, wsparcie umysłu, mamy około 400 częstotliwości. Więc mamy dosyć szerokie narzędzie wsparcia. Okay? Więc zacznę Wam opowiadać o różnych historiach, które się przydarzyły. Słuchajcie, pierwszą historią to tak naprawdę o sobie mogę opowiedzieć, tak? Bardzo często kiedyś po prostu sięgałam po tabletki przeciwbólowe. To było w czasach, słuchajcie, czasów nastoletnich, już w trakcie ciąży, po ciąży i tak dalej.
Ostatnie kilka lat wiem, jak bardzo nawodnienie ma wpływ na dobre funkcjonowanie systemu nerwowego, tak? Systemu krwionośnego, więc bardzo często, jeśli ktoś po prostu nie pije, nie przyzwyczaił się, nie wprowadził sobie nawyk właśnie picia wody, bardzo często tylko z tego powodu może mieć delikatny ból głowy. Jeśli ktokolwiek z Was jest jak ja niskociśnieniowcem, moje ciśnienie, kochani, to jest około 95 na 65, więc niektórzy mówią, że w ogóle powinnam mierzyć albo powinnam leżeć cały dzień. Po prostu tak się nie dzieje, ja się mam bardzo, bardzo dobrze, natomiast często pogoda wpływa na moje samopoczucie, prawda? I właśnie o tym Wam chcę powiedzieć, bo od czasu do czasu, raz na 3-4 miesiące po prostu zdarzało się, że faktycznie musiałam się położyć na godzinkę, po prostu zregenerować się. Oczywiście zawsze przy takich stanach zażywałam sobie po kilka gramów witaminy C i po pewnym czasie przechodziło. Natomiast co zauważyłam, słuchajcie, i to było w styczeń, luty właśnie ten przełom taki, kiedy właśnie ta witaminka D3 spada i mamy niedobory, mimo że suplementuję witaminę D3, ale to ciśnienie było dosyć takie niskie. I pamiętam, spałam wtedy 6 godzin i miałam, no słuchajcie, dużo pracy, prawda? I konsultacje, i pisanie rekomendacji. I pomyślałam sobie tak, właśnie założę sobie Hili i słuchajcie, po dwóch, trzech, to było już po dwóch, już czułam zmianę, natomiast po trzech programach właśnie tutaj po prawej stronie, ja Wam pokazuję tutaj grupę programową Ból Psyche, czyli Pain Psyche, czyli ból umysł. Tutaj zastosowałam program Chronic Pain i następnie dwa razy program na migrenę. Słuchajcie, to jest takie uczucie, jakby moje ciśnienie głowy równoważyło się. Mogłam spokojnie usiąść i zrobić to, co miałam w planie, tak, przez po prostu cały dzień. Więc już mówię, po drugim programie czułam się o niebo lepiej i pamiętam ten dzień właśnie do dzisiaj, dlatego chciałam Wam to opowiedzieć. Zwłaszcza osoby, które mają niskie ciśnienie, mogą sobie jeszcze używać programy, które wspierają nerki, tak, w innej grupie programowej i przede wszystkim układ krążenia. Układ krążenia. Więc ja zamiennie stosuję sobie te programy i od tamtej pory już nie miałam takich sytuacji. Kolejna osoba, to już nie jestem ja do opowiedzenia, natomiast kolejna osoba skarżyła mi się na taki niski poziom energii. No i słuchajcie, jak sobie wrócimy właśnie do tej naszej teorii i praktyki, jeśli chodzi o funkcjonowanie właśnie mitochondrów, to możemy sobie właśnie jakby więcej rozszerzyć ten temat. Słuchajcie, jeśli dana osoba nie ma energii, to oznacza co? Po prostu jest natężenie błon komórkowych, nie jest w równowadze, tak? Zastosowała, tak jak mówię, po zakupie Hili, ja polecam stosowanie grupy programowej Złoty Cykl przez 2 tygodnie, co nie oznacza, że nie można w międzyczasie wprowadzać jakiegoś programu z innych grup programowych. Więc co ja bym na przykład radziła, tak jak radziłam właśnie tej osobie, żeby zastosowała najpierw kombinację w złotym cyklu, czyli Pure Being, może na następny raz po prostu zamienię to na język polski, natomiast oczyszczenie komórkowe Pure to jest podstawa. Tak, a później sobie balansujemy, właśnie wybieramy sobie jedną lub dwie grupy programowe w różnych kombinacjach
i możemy sobie dodawać jeszcze inne z innych grup programowych. Więc ta osoba dała mi znać, faktycznie odczuwa więcej energii i nie ma takich zjazdów po prostu w okolicach popołudniowych, tak, energetycznych. Bardzo ważne w dowodach naukowych było potwierdzenie podniesienia takiego przekaźnika KAMP, pamiętacie, które wpływa na normalizowanie, na po prostu równoważenie działania komórek. Jeśli my mamy więcej tego neuroprzekaźnika KAMP, to mamy znacznie po prostu więcej energii magazynujemy ATP i, że tak powiem, nie zużywamy kopii mitochondrów tak szybko. Słuchajcie, właśnie o tym mówiłam w tamtym tygodniu. Także tutaj mamy, dostałam taką informację, bardzo się ucieszyłam i ze względu na to też, że ja też odczuwam właśnie przypływ energii po zastosowaniu różnych programów. Tutaj mamy w złotym cyklu też program Energia, więc jeśli na przykład ktoś po południu czy wieczorem potrzebuje jeszcze jakiegoś wsparcia energetycznego, to może sobie aplikować taki program. Kolejna osoba to osoba, która obecnie jest na chemioterapii. Słuchajcie, taka sytuacja nie jest prosta, prawda? Każdy ma inne etapy. Niektórzy wybierają swoje, jakby to powiedzieć, no swoje etapy wychodzenia do zdrowia. Mimo że ja jako terapeutka wiem wiele na temat chemioterapii, to każdy klient, każda pacjentka, pacjent decyduje sam o sobie i ta właśnie osoba zaczęła chemioterapię. Co się okazuje? No, ta sytuacja była bardzo, bardzo stresująca dla niej, natomiast zaczęła używać programu depresja, anxiety, czyli takie lęki, czyli to są dwa programy tutaj w tym właśnie programie, w grupie programowej ból umysłu i również poleciłam zastosowanie w grupie programowej mental balance, czyli wsparcie właśnie mentalne, żeby sobie wypróbowała właśnie te programy na wsparcie mentalne. Co się okazało? Czekajcie, bo ja przesuwam, to mi się jakieś tam kreski tworzą. Co się okazało? Pytałam się tej osoby, jak się czuje i faktycznie odczuwa większy spokój. Jest to zauważalne, tak? Więc słuchajcie, no, na każdym etapie życia, czy ktoś ma z górki, czy pod górkę, Hili może tutaj być fantastycznym wsparciem, jeśli chodzi o sprawy również mentalne. Kolejna osoba, która mi dała znać o takiej dosyć ciekawej historii, to jeszcze było przed kwarantanną, leciała do Polski i w trakcie lotu dostała silnego ataku po prostu migreny. Ta osoba wiedziała, że no nie skończy się to na tylko locie samolotem, więc miała już Hili, mąż jej założył Hili i po prostu prowadzili właśnie ten program migrena i chroniczny ból. Co się okazało? Faktycznie nie wierzyła na początku, że ta migrena po prostu zejdzie, że się zakończy i będzie miała naprawdę bardzo ciężki, że tak powiem, taki okres wychodzenia w ogóle na lotnisko z tego samolotu i później jazda samochodem, prawda, na dane miejsce. Co się okazuje, że po dwóch programach po prostu ból minął i mogła się cieszyć po prostu lotem i nie było już nawrotu po locie. Okej. Kolejna osoba.
Tutaj, słuchajcie, tutaj nawet ja sama doświadczyłam tego, natomiast nie w takim stanie tutaj byłam, jak tutaj jest pokazane. Pokazuję Wam tutaj sytuację, w której dyski międzykręgowe mają za mało miejsca. To pierwsze zdjęcie pokazuje ładnie wyglądający dysk. Natomiast drugie zdjęcie to mają bardzo, słuchajcie, często osoby, które pod wpływem długich lat pracy, nacisku mechanicznego, nieodpowiedniego sposobu żywienia, po prostu doprowadzają do, słuchajcie, tutaj zauważacie, ściana dysku po prostu zaczyna być coraz cięższa i cięższa i cięższa i na, po prostu naciska na nerwy. To oznacza, że to jest taki po prostu dysk, który wychodzi poza strukturę międzykręgową. Natomiast ja akurat ostatnio studiuję sobie całkowicie inną sytuację, to wpadłam właśnie na informację na temat annular tear. Nie wiem, jak to przetłumaczyć obecnie, natomiast tutaj chodzi o to, że bardzo często jak ludzie mają problem z kręgosłupem, mają robione MRI i MRI wychodzi idealnie. I oni nie wiedzą, od czego w ogóle jest ich ból albo rwa kulszowa, ponieważ nie ma tego stanu, który opisuje tutaj ten drugi, to drugie zdjęcie. Słuchajcie, natomiast co się dzieje? Przyczyna tej drugiej sytuacji jest taka, że brakuje w ogóle nawodnienia w dysku. Ten dysk jest nienawodniony, nie ma odpowiednich substancji odżywczych do replikacji, do syntezy białkowej. I co się okazuje, dochodzi do rozszczelnienia. Tak jak każda tkanka łączna może się rozszczelniać, jak to jest na przykład przy endometriozie, rozszczelnienie tkanki macicy, czy to jest na przykład kandydoza, rozszczelnienie tkanki ściany, po prostu jelita, czy to jest alergia, autoimmunologia, czyli też rozszczelnienie tkanki łącznej, to tak właśnie taka sytuacja jest właśnie w dysku, czyli nie ma tutaj dużego takiego uwypuklenia i nacisku na nerwy, na rdzeń tutaj kręgowy, natomiast jest stan zapalny ściany dysku i to również wpływa na stan zapalny systemu nerwowego. Co wtedy w ogóle należy robić? Należy poprzez ćwiczenia rozluźniające, które dają przestrzeń między kręgami, tak? Należy po prostu wykonywać je, pójść do odpowiedniego terapeuty po to, żeby właśnie pokazał i przepisał odpowiednie ćwiczenia. Natomiast bardzo wiele terapeutów online pokazuje, jakie ćwiczenia należy robić w takiej sytuacji. Jeśli ktoś nie ma bardzo dużego bólu, to może zacząć profilaktycznie po prostu robić tak zwaną dekompresję poprzez ćwiczenia na kręgosłup, czyli rozluźniające, zwykły nawet zwis, tak, czyli pochylenie do przodu spowoduje, że właśnie więcej miejsca między kręgami uzyskamy. I co w takiej sytuacji ta jedna osoba zrobiła? Również zastosowała Healy, ale lokalnie. I tutaj mamy w grupie programowej Ból Umysł, mamy coś takiego jak chronic back pain, czyli chroniczny ból pleców, który na przykład nie wiemy, nie mieliśmy MRI, nie wiemy, nie znamy diagnozy, natomiast możemy zastosować właśnie ten program. I on będzie tutaj, z tego co wiem, na bransoletki. Natomiast drugi program, Joints Local, czyli regeneracja, wsparcie lokalne stawów, również kręgosłupa. Czyli przykładamy sobie po prostu diody po dwóch stronach kręgosłupa i puszczamy sobie ten program. Ja bym w takiej sytuacji radziła zrobić sobie po prostu 3 razy dziennie po 2 te programy.
ze względu na to, że one po prostu są krótkie, 20-30-minutowe i wtedy spokojnie mamy wpływ jakby systemowy w chronic back pain, czyli w ból przewlekły pleców i mamy lokalny wpływ częstotliwości i naprawdę to działa. Również od strony naturoterapeutycznej możemy zastosować preparaty, które substancjami, które mają wpływ na regenerację, czyli większej ilości w odpowiedniej dawce substancji regenerujących, budulcowych na kręgosłup, na kręgi, bo często są zwyrodnienia kręgów, już powstają przy tych sytuacjach, natomiast do regeneracji również dysków. To, o czym jeszcze chciałabym powiedzieć, bo tutaj jest też szeroki naprawdę temat, to jest to, że bardzo często osoby, które mają niedokwaszony żołądek, które nie trawią dobrze białek zwierzęcych, a jedzą białka zwierzęce, po prostu mają ubytek aminokwasów, a aminokwasy wpływają na szybszą syntezę po prostu komórek właśnie w kręgosłupie.